Witam Was. Wczoraj przywieźliśmy ziemię z kretowisk i z kompostu tam, z ogrodu na polu. Dzisiaj poranek zaczyna się ładnie. Jeszcze jest cicho. Wstaje słoneczko i krzyczą ptaki, śpiewają ptaki. Rano odzywały się kosy. Tam cały czas słychać klęgor żurawi, sikorki, różnego rodzaju ptaki, które są już się odzywają. Zaczyna się najpiękniejszy czas. Szklarnie w ostatnich dniach już tutaj sobie wietrzyłam, żeby pozbyć się tego takiego zapachu po zimie, także ona jest już przewietrzona. I w środku na jesień umyłam mydłem potasowym, co też pokazywałam. Jakiś tydzień temu umyłam ją ponownie. O, już pszczółki zaczynają furkać, już się budzą. Będą zaraz spijały kropelki tutaj wody, która będzie się ogrzewać na szklarni. No to ciekawska, pierwsze co to do szklarni mi wleciała. No i umyłam sobie tydzień temu mydłem potasowym. Przelałam ziemię tą, która tutaj mi została po tamtym sezonie, czosnkiem. 3-4 ząbki zmiażdżyć tak na całkowitą miazgę, zalać litrem letniej przegotowanej wody, nie gorącej. Zostawiłam na noc i później bez rozcieńczenia, nie rozcieńczałam, bo to jest do odkażenia ziemi, więc tutaj konewką przelałam sobie tą ziemię. Dzisiaj przed uzupełnianiem grządek jeszcze raz będę przelewać. Czosnek bardzo ładnie odkazi ziemię, jest bakteriobójczy, ma właściwości bakteriobójcze, więc na pewno nie zaszkodzi. Tutaj wybije mi ewentualne patogeny, które gdzieś tam po zimie pozostały. Jak zakładałam grządki, to dałam na spód liście. Liście z drzew owocowych, z lipy, z leszczyny, ale nie liście do uzupełniania grządek, wykładania grządek, czy nawet do kompostu nie należy dawać liści z dębu czy z orzecha, z tego względu, że zawierają garbniki, które niestety są toksyczne, bardzo źle wpływają na glebę, także takich liści się nie daje. I ja tutaj też nie dawałam, uzupełniłam później ziemią kompostową, wymieszaną z takim już przekompostowanym kilkuletnim obornikiem, który mam tam na łące. Moje bydło jak chodzi, jest wybetonowana płyta, jest stół paszowy, na którym dostają jeść. No i wiadomo, że jak jedzą, to odchody, mocz zostawiają na tej płycie, tam się tworzy obornik. Ale na krajach, gdzie to wszystko tam jest bez już betonu, gdzie jest piasek, to robi się taka ziemia przekompostowana. Ten obornik taki jest, no, już zleżakowany. I tutaj właśnie tego obornika też Edziu mi nawiózł. Tam jest obornik, krowy tutaj cały sezon chodziły, no i teraz zostały zegnane do obory na czas wycieleń, żeby się spokojnie powycielały pod naszym nadzorem, pod kontrolą, a obornik tutaj, on teraz będzie przegniwał aż do momentu, jak nam zejdzie woda z pól i będzie można ten obornik powywozić, ale z boku tutaj wytworzyła się taka ziemia. One tutaj oddają mocz, kał i to wszystko jest kopytami przedeptane, przeruszane i to jest ziemia, która ma kilka lat, ale na niej to się szalenie rodzi. I tak dam sobie właśnie tam na spód pod tamtą ziemię.
tutaj teraz mieszam ziemię. Jest to ziemia z tamtego roku, przywieziona z pola. Na wózku jest ziemia kompostowa, ziemia z kretowisk. No i tutaj teraz dodaję do tej ziemi perlit. Perlit jest bardzo fajnym dodatkiem. To są takie bardzo leciutkie kuleczki, jak styropian. One na podmuchu wiatru polecam sobie wsiną dal, ale perlit ma bardzo duże właściwości higroskopijne. On zatrzymuje wilgoć przez to, że najpierw tą wilgoć wchłonie i jak on się napije, robi się taki okrągły, taki mięciutki i będzie tą wilgoć dłużej utrzymywał. Ile tego perlitu są proporcje na opakowaniach i tutaj też raczej z tym perlitem nie można przedobrzyć, bo z kolei będzie nam za bardzo przesuszał ziemię, bo jeżeli przyjdą upały, on będzie dosyć szybko wysychał i tutaj no też to na tym nie polega. Mączka bazaltowa też również dodaję. Mączka bazaltowa na start jest też bardzo dobrym produktem. Jest to naturalny produkt pochodzenia skał, zawiera ponad bodajże 70 różnych mikroelementów i minerałów takich cennych dla naszych roślin, także warto ją tutaj, jest tą mączkę dodać i jej ogromną zaletą jest to, że rozkłada się bardzo wolno w całym procesie, jak rośliny rosną, czyli w całym procesie wzrostu i wegetacji. I te rośliny mają zdolność, że pobierają jej tyle, ile potrzeba, także mączka bazaltowa jak najbardziej tutaj znaleźć się musi. Nie był to produkt tak bardzo rozpowszechniony jeszcze u nas w kraju. Nie był znany. Teraz jest powrót do natury, uprawy ziemi zgodnie z tradycjami dawnymi. Nasi dziadkowie nie stosowali żadnych dodatków, tylko były gnojówki, były oborniki. Ja pamiętam też, jak babcia zbierała jakieś zielsko z ogródka, wyrywała, wszystko rzucała na kompost. Robili już wtedy komposty, na pryzmę rzucała. Robił się kompost, później taką ziemię rozsypywała. Dziadzio rozwoził z tatą obornik. Też dawali taką ziemię, właśnie jak ja przed chwilką nabieram. Więc ludzie dawniej wiedzieli, jak uprawiać. To później młodzi tego świata zaczęli obalać tam to wszystko. Zaczęto iść w innym kierunku, bo to się nie opłaca, to jest niedobre. Ja też pamiętam, jak mój tata gospodarzył i przyszedł taki czas nagonki na obornik. Zaczęto wmawiać rolnikom, że obornik jest niedobry, żeby nie sadzić ziemniaków na oborniku, bo od tego jest parch, od tego są różne, różne zarazy, choroby i tak dalej, świata cuda niewidy. I któregoś razu pamiętam, jak tatuś pojechał na szkolenie właśnie odnośnie sadzenia ziemniaków, uprawy ziemniaków, no i rolnicy byli szkoleni. Właśnie tam na tym szkoleniu pamiętam, jaki on przyjechał wściekły, jak on świetnie opanował w przeciągu pół dnia łacinę, to wy sobie nawet nie zdajecie sprawy. O co chodzi? Na tym szkoleniu uczono właśnie, żeby nie dawać obornika, że obornik to jest jednak zła metoda, żeby wchodzić w nawozy mineralne i zaczęto promować już wtedy nawozy sztuczne mineralne, że trzeba dawać tyle, dawki były horrendalne. Tata taki wściekły przyjechał, powiedział w życiu, jemu nikt nie wmówi, że to co robił jego ojciec, ojca ojciec i tak dalej, że to jest złe. I nie stosował tych nawozów. Pamiętam, jak przyjeżdżali z doradztwa i mówili: Andrzej, to przyszłość jest. Ty idziesz w kierunku przyżytku. Andrzej, rób tak, bo to jest przyszłość. Tutaj musisz iść zgodnie z postępem, z duchem czasu. Ty na dzień dzisiejszy stajesz się nierozwojowy. Nie uległ tata tej metodzie. Zawsze mieliśmy bydło, zawsze mieliśmy krowy i ten obornik był robiony. Zaczęto iść w monouprawę, nastawiać się na jedną gałąź produkcji. Widziano w tym przyszłość. Jedni zaczęli nastawiać się tylko na bydło, drudzy na zboża, na rzepaki, na powiedzmy krowy mleczne,
co kto tam sobie umyślił. I byłoby to dobre, bo człowiek by się skupiał na jednym tak naprawdę. Ale ci, którzy mieli bydło, mieli ogrom obornika, więc no mogli sobie pozwolić na nawożenie ziemi naturalnymi sposobami, naturalnym nawozem, ale ci, którzy postawili się, nastawili się tylko na uprawę zbóż, niestety taką możliwość stracili, bo nie mieli bydła, więc zaczęto stosować no coś, jakieś zamienniki zaczęły wchodzić, nawozy zaczęły wchodzić, różnego rodzaju środki. Później no zaczęto, ktoś do tego doprowadził, ktoś na to pozwolił, że te nawozy były coraz bardziej mocne, coraz bardziej ostre, aby ziemia rodziła więcej, więcej i więcej. No ktoś na to pozwolił. Dzisiaj, kiedy już no, ludzie się trochę opamiętali, za dużo tego wszystkiego, za daleko to poszło, zaczyna się od tego teraz odchodzić, ale tutaj też pojawia się problem, bo nie da się z tego wszystkiego wyjść od tak, bo jeżeli raptownie zakaże się wszystkiego, wycofie się wszystko, niestety ta ziemia wyjałowieje w przeciągu 2-3 lat, obróci się w pustynię, taka jest prawda. Ale też trzeba wiedzieć, że Polska od kilku lat zaczyna wychodzić. Te bardziej takie agresywne środki, nawozy zostają wycofywane na rzecz mniej inwazyjnych. Zostają one zmieniane w swoim składzie. Dodawane jest więcej naturalności, więcej takich, no mniej tych takich szkodliwych substancji, środków. Także tutaj, no my jako Polska jesteśmy tak naprawdę krajem chyba już przodującym w odchodzeniu od tej ostrej chemii, bo to, co u nas powiedzmy już jest wycofywane od 2, 3 czy nawet 4 lat, w Europie dopiero teraz zaczyna się wycofywać. To, co u nich obowiązuje jeszcze dziś, u nas już od dawna nie obowiązuje. Także my niby jesteśmy w tej Europie, niby jesteśmy w tej Unii, ale my jesteśmy tak naprawdę poza nią. Zawsze mieliśmy gorsze warunki, większe restrykcje były na nas nakładane, większe jakieś obostrzenia i tutaj no teraz, aby z tego wszystkiego wyjść, no to trzeba lat, nie da się w rok. I tak naprawdę tutaj trzeba powiedzieć głośno, że my, Polacy, mamy naprawdę swoją bardzo dobrą żywność i jest kupę miejsc, gdzie można kupić taką żywność, chociażby nawet miód. Często pytacie się, ja już miodu nie mam. My z Edziem miód żeśmy sprzedali szybko, zaraz po wybraniu, po zbiorach, po żniwach miodowych, po miodobraniu. Także my nie mamy, ale są miejsca, gdzie mają. Jest tutaj niedaleko w zachodniopomorskim pan Franciszek, naprawdę dobry miód mają i zostali z tym miodem. Nie mają komu sprzedać. Podam wam numer telefonu w przypiętym komentarzu. Możecie dzwonić, zamawiać. Miód jest dobry, z polskiej pasieki, produkowany polskimi rękoma. I dlaczego taki miód jest niesprzedany? Idziemy do marketów, kupujemy. Co my kupujemy? Ze wschodu? Tutaj trzeba się właśnie opamiętać. Ludzie piszą do mnie, mają jeszcze dużo warzyw. Rolnicy mają dużo warzyw, dużo ziemniaków, dobrych ziemniaków. Jeżeli będą złe, to klient szybko wyczuje. Oszuka się tylko raz. Bo wiem, że trafiają się również i nieuczciwi. Ja to wiem. I to też trzeba głośno powiedzieć. Ale sprzedadzą raz. Klient więcej nie wróci. Ale taka jest prawda, że my w Polsce jemy dzisiaj dużo gorzej niż jadły moich rodziców świnie w chlewie. One miały dużo lepsze jedzenie niż my teraz. Także tutaj no, trzeba naprawdę ogromnego resetu, dużo rozumu, dużo wsparcia, bo jedziemy wszyscy na tym samym wózku. Tak samo miasto, tak samo i wieś. Tutaj powtarzam, podkreślam kolejny raz, nie ma podziału na miasto, wieś. Tak samo w mieście ludzie cierpią, mają swoje sklepiki, mają piekarnie, mają różnego rodzaju biznesy, chodzą do pracy. Upadają, bo ich wykańcza to samo, co wykańcza nas, rolników. No, dobra.
grządki pouzupełniane. Tutaj dosyć dużo mi one dosiadły, bo jak w tamtym roku je założyłam, nasypałam na spód liści, dałam ziemię, przygotowałam sobie. Było tak równiutko jak teraz, no ale liście zaczęły przegniwać, ziemia dosiadała i zrobiły mi się takie luki. Teraz dzisiaj tutaj sobie to wszystko uzupełniłam. Otworzę zaraz drugie drzwi na przestrzał, żeby tutaj była wentylacja powietrza, żeby ta ziemia oddychała, żeby ona się teraz przewietrzyła, bo jest prosto z pola, więc ona jest wilgotna, ona teraz będzie tutaj parowała i gdybym zamknęła szklarnię, to za chwileczkę tutaj będzie wszystko zaparowane, będzie zbierać się wilgoć i ziemia może zacząć troszeczkę pleśnieć, także tutaj, jeżeli będziecie dokładać, uzupełniać ziemię w szklarniach, trzeba wietrzyć. Na początku, zanim wejdzie się z sianiem, trzeba ją przewietrzyć, żeby ją tutaj wiatr przemuskał, wysuszył, żeby ona nabrała powietrza i później dopiero tutaj się wejdzie z sianiem. Ja też, tak jak mówię, za chwileczkę otwieram drzwi, zostawiam na dzisiaj w szklarni. To będzie tyle. O! Rok już pracuję narzędziem i jeszcze nie miałam czasu oderwać sobie kartki. I tak z tą kartką robię. No i jutro albo pojutrze przyjdę tutaj wysiewać nasiona. Będę zakładała tutaj tą, jak się nazywa? Oj, to przeciw mrozom białe, agrowłókninę. Będę zakładać agrowłókninę, no i też odcinek się pojawi, co tutaj będziemy robili wokoło, jak, na co zwrócić uwagę, tak z moich takich już wieloletnich obserwacji. Drzwi mam zamykane z drugiej strony, także muszę szklarnię obejść dookoła. No i otwieramy, zostawiamy, wietrzymy i na dzisiaj się, kochani, żegnamy. Idę dalej do następnej roboty, a tutaj to będzie mi się bardzo ładnie wietrzyło. No i cóż, życzę Wam wszystkim radości, wiary. Przede wszystkim wiary w to, że sytuacja się ustabilizuje, że jednak wróci u nas spokój i będzie tak, jak było, że w końcu zaczniemy doceniać to, co nasze, to, co swojskie. Bo my, Polacy, mamy bardzo dobrą żywność, mamy bardzo dobrych rolników, mamy bardzo dobrych rzemieślników, przemysłowców, lekarzy i wszystkich ludzi innych profesji. Także my, Polacy, jesteśmy ludźmi naprawdę wielkimi, co na przestrzeni wieków już niejednokrotnie żeśmy pokazali. Potrafimy się jednoczyć, potrafimy okazywać serca i to jest w nas piękne i tak naprawdę chyba inne narody świata tego nam właśnie zazdroszczą, tego, że jesteśmy Polakami. Jesteśmy dumnymi Polakami i ja też jestem dumna, że mieszkam w Polsce, jestem Polką i jestem rolniczką. Jestem dumna, że mogę sprzedawać moją zdrową żywność, wyprodukowaną własnymi rękoma i rękoma mojej rodziny, bo to jest ciężka praca naszej całej rodziny, praca zespołowa, niejednokrotnie w pocie, w łzach, bo są też chwile, kiedy płaczemy, kiedy się potykamy, takie chwile są. Nie ma tylko sielanki i idylli, niestety nie ma. Jak w każdym domu, jest gorzej, jest lepiej, ale najważniejsze, żeby się nie poddawać, iść dalej do przodu. I tego wszystkiego, kochani, Wam życzę w tych ciężkich i takich burzowych czasach, aby jak najprędzej burza ustąpiła i na naszym polskim niebie wyszło nasze piękne polskie słońce. Do następnego.